Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio i witam was w czwartym odcinku z Dead Space'a. Zanim zaczniemy, to takie małe info. Wybaczcie, że długo nie było Dead Space'a, ze względu na to, że raz, nie miałem czasu za bardzo, po drugie, nie chciało mi się już o takiej porze nagrywać, tudzież przemęczenie albo po prostu brak chęci na Dead Space'a, ale dzisiaj i mamy piątek, to na spokojnie możemy zacząć. Pisał mi ktoś w komentarzu, że coś za tą biblioteczką jest. Czekajcie, my teraz dobrze idziemy? Bo ja się muszę zastanowić. Tak, dobrze idziemy. I bodajże to było w tym miejscu. Nie, to nie było to jednak. Chwileczkę. Albo to było to. Bardziej. Zaraz zobaczymy. O, to było to. I pisaliście mi, żebym użył stazy. I co jest z tym? O co kaman? Ha? Nie czaję. Nie czaję dalej tej bazy. O co chodzi? Nie, może muszę w to strzelić. Nie no, nie ogarniam. Nie wiem, o co chodzi ci z tym. Ale co tam jest takiego? Tam widzę jakieś szafeczki, ale co z tą stazą? Nie ogarniam. Szczerze, dostałbym się tam, tylko kurde, jakoś, no nie za bardzo. No nie ogarniam tego. Odstawiam to. Bardzo chciałbym to zrobić, ale coś mnie nie chce wyjść. W związku z tym, chwileczkę. To jakieś kible są, to żeśmy już byli w poprzednim odcinku, ale się chcę dobrze rozejrzeć, sobie przypomnieć wszystko. Nie, no nie ogarnę tego, nie ma bata, żeby po prostu to mi jakoś wyszło. To idzie tak. Chcę po prostu jakoś tak stronniczo to wygarnąć, ale nie, no nie wyjdzie. Dobra. Tak czy inaczej, idziemy już stąd. Nic mnie tu szczerze mówiąc nie niesie, poza tym, że idziemy w tą stronę. Tak, tak, nas tutaj lokalizacja kieruje. Jakie bicki. No, no, no. Szkoda, że ja takich nie mam, no niestety. Ale może kiedyś... O! Hinol! Hinol! Pomogę ci, Hinol! O kurde! O, ty krzysiu. O, nie pomogę ci, sorry. Za późno. Żywcem cię wykończyli. Biedny Hinol. Jakaś beczka. Nie wiem co. O, energia plazmowa. Nie wiem na co mi to, ale przyda się, na sprzedaż co najwyżej. Proszę bardzo. Bądź gotów na O, bobaski. Wszędzie bobaski. Taka miazga z ciebie. Pociski. Ło! Kurde! Won mi stąd! Ale żeśmy go zmasakrowali. Chciało nas to zabić. A dzisiaj grając w Dead Space'a, właściwie był mnie kolega i odkrył pewną rzecz, której ja nie odkryłem. Proszę bardzo. Takie zielone skrzyneczki warto odkopywać, w których są też jakieś hajsy. Bardzo ci dziękuję. Przynajmniej teraz będę wiedział. Czemu ja w to kopnąłem i się jeszcze to zaczęło ruszać? Nie, ja tego nie ogarniam, naprawdę. Jak dla mnie to jest jakieś chore psychicznie, co najmniej. Dobra.
Zmutowane. Chwileczkę, to było tak. Oj, podnoszenie ciała. Brzu, jeb mi tutaj z tym gównem. Dobra. Same bobaski, czyli nic ciekawego. O, coś zebrałem, tylko właśnie nie wiem. Napiszcie mi w komentarzu najwyżej. Dobra, mamy naszą widę tomarową. O kurde, szykuje się kolejne wyzwanie z mutantem. Gdzie jesteś? O kurde. Ty chodź. What the fuck? Ja pierdolę. Ja po prostu nie wierzę. Wylęgło się stąd. Takie kurde malutkie gówno. Nie mogę przeładować. Szkoda. Okej, okay, a teraz zbieram to sobie ammo. Dobrze. I tak mamy sporo, więc... I tak nam to na nic nie minusuje. Tu coś jeszcze leży. Co to jest? Energia plazmowa. Na sprzedaż co najmniej będzie. Albo sobie odstawimy na przyszłość. Dobra, tu wbijamy. Laboratorium. Tu się będzie ostro działo. Co to? Termit, chwileczkę. Tu coś jeszcze leży. No i już nie podniesiemy. O, węzeł mocy pozyskano. Termit. Proszę bardzo, mamy nasz cel. Super. Też się cieszę. Obróć się. Dobrze. A, to wracamy. Mamy naszego termita. Dobra, uciekamy stąd. Okej, okay, dobra. Dobra, teraz staza. Git. Teraz załaduj sobie stazę. Dobra. O kurde. Ło, dobra. Mutanty. Dobra, taka ma być moja reakcja na was. Dobrze, o, tysiak i ammo. Aż tak bardzo to mnie wystraszyli, ale wiedziałem, co z nimi robić w tym wypadku. Okej, wróciliśmy. Gdzie my to teraz mamy wsadzić? Zróbmy save'a. Bo nie lubię, jak na przykład zapominam o takiej podstawowej rzeczy w takich grach, gdzie mamy możliwość zapisywania postępów. Mamy naszą skrzyneczkę, a w niej ambo. Bardzo rozsądnie. No i co z mi z życiem, no? Życie jest jak życie, no. Ale tu gdzieś jest bomba termitowa. Aha, to ma być bomba termitowa. Co ze zwykłym termitem? Okej. Teraz wchodzimy do magazynu. Coś sprzedamy. Dobra. Okej. Co do ekwipunku? Okej. Mamy zestaw stazy. To zostawiamy. Energia plazmowa. Tutaj taka, tutaj taka. Wciski pulsacyjne. Karabin pulsacyjny. Co by tu sprzedać takiego? Na pewno byśmy sprzedali energię plazmową, bo nam się to nie przyda. Tak, sprzedajemy. No na pewno. No, no i na kim się jeszcze pytasz? No i mamy trochę kasy. To co byśmy mogli wziąć? Miotacz ognia. Pistolet linowy. Energia plazmowa. Mam zestaw. Mam zasobnik tlenu. Mamy pojemnik z powietrzem uzupełniający wskaźnik powietrza. Aha. Węzeł mocy.
Zawstawstazy. No nie mamy za bardzo co tu kupować. Pistolet linowy. To bym sobie kupił jeszcze jeden węzeł mocy. No i mamy już dwa węzły, więc na jakieś skille będą. Okej. Teraz gdzie jest warsztat? Bo jakoś go za bardzo tu nie widzę. O. Gdzie jest warsztat? Był, na pewno gdzieś był ten warsztat, tylko teraz nie wiem gdzie on jest. Czaby na pewno dobrze idziemy. Nie. Lokalizator nam powiedział co innego. Czyli musimy się jednak wrócić. A nie, idziemy gdzie indziej całkiem, to dobrze. Dobra. Trzymaj się na baczności, te odgłosy mi coś mówią, że to nie jest dobry moment na żarty. O, sztyw pyte. Też mogę się stukać tak w głowę, nie ma sprawy. A mogę gdzieś strzelić headshota? No. Dobra, podejść do niego. Aha. Debil. Nie ma co. O, ammo podniesiemy. Mamy ładunek stazy. To teraz tutaj idziemy. Nie no. Nie miało być żartów, a to okazało się, że... What the fuck? Jakie dziwne, specyficzne odgłosy słyszę. Tu zamknięte, chociaż... Obejść... Użyję... Aby obejść zamek. A czemu by nie? Dobra, i tak wydałem na to dużo kasy. Więc co mi to? Otwieramy. Ciekawe, tu będą pewnie jakieś luciki porządne. Dawać mi to wszystko. O proszę. Nie zbiorę już tego. Duży zestaw medyczny. Nie zbiorę tego. Ściennik, audio scanner. Złoty półprzewodnik. Czyli chyba trzeba było tu wejść. O, mamy nasz warsztat. Okej, teraz co by wzmocnić? Moduł kinetyczny, metastazy, rigy. Aha, czyli to nasze kombinezony. Teraz tutaj, co by dać do karabinu pulsacyjnego? Przeładowanie nie, pojemność. Obrażenie. A dajmy do tego karabinu pulsacyjnego nieco więcej obrażeń. Obrażenie zostało mu lepsze na jeden punkt. Ale pojemność też by była dobra w sumie. Ale dajemy damage od razu. Co? A, to trzeba iść z tą pojemnością. A dobra. To jedziemy z tym koksem. Niech będzie i ta pojemność. Teraz będziemy mieli 75 ammo. Jak zakładam. No, dokładnie. No i powiem wam, że jest nieźle. Nawet na bogato jest. Co my tu mamy? Symbol kinezy. Aha. Czyli teraz musimy użyć symbolu kinezy. O, szczyt w życiu. Co to robimy? Ty, dobre. Dobre. A, i trzeba będzie takie buty zrobić. Co się zostało? Dziwne. Ale chyba o to chodziło. Mniej więcej, tak. Łoty! Jebcie się.
kończyny strzelać. Jak to mi się drze. To jeszcze gówno żyje. Dobra. Najważniejsze, że problem mamy z głowy. Nie no, teraz to ciśniemy. Mamy większą pojemność, to nic nam już nie będzie straszne. W sumie. Coś jeszcze jest, żebym nie pominął. No dobra. To git. Co to jest? Nie zniszczysz tego. Zbyt twarde. Tu zamknięte. To co to jest? Chyba pod napięciem. Tu mamy windę towarową niedziałającą niestety. Tutaj nam zostają drzwi, w którym będą... Czemu plujesz? On pluł czymś białym. Ale zbledniał. What the fuck. Dobra, otwórz szafeczkę. O, węzeł mocy. O, ty! Ty kur... Ty kur... Już. What the fuck? Kurde. Nie ruszaj mi się już. Co za gówno. Dobra, ale mamy przynajmniej węzeł mocy. Pociski pulsacyjne, a to co? Schemat, pociski pulsacyjne. Ciekawe. Świetnie. Czyli moglibyśmy już sami samodzielnie wytwarzać takie rzeczy. Dobra, lokalizator nam mówi swoje. Czyli wracamy się. Aha, i teraz mamy coś z... Co dalej? Chyba to tutaj, nie? Nie ogarniam. Coraz bardziej tego nie ogarniam. Kurde. Co trzeba dalej zrobić? O, mamy tu warsztat. Znowu dokonamy jakiegoś upgrade'u. Może tym razem upgrade tego. Więcej tlenu. Punkty wytrzymałości. O, to by nam się przydało. Ale jak to nie wykryto? Przydzielić węzeł do tego obwodu. Ale co nam to da? Chwileczkę. Moduł kinetyczny. Może nam zwiększyć zasięg. Lub moduł stazy. Energia i czas trwania. Żeśmy to tak zrobili. Na razie jeszcze nie będziemy pływać. Tak przynajmniej myślę. Dlatego zastanawiam się jeszcze. Albo na karabin pulsacyjny poświęcić. Nie da się, naprawdę. To dajmy już na ten rig. Dajmy tlen na przyszłość. Bo zakładam, że będziemy gdzieś pływać. To się nam przyda. Żebym już podejmował szybciej decyzję, bo odcinek nie będzie trwał nie wiadomo ile. Dobra, gdzie lokalizator teraz nas będzie prowadził? A no to co my robimy? Wracamy się przecież. Aha, dobra. No i tutaj nas prowadzi, nie? Co, mamy to zniszczyć? Aha. Chwileczkę. Co z tym mamy? Ach, takie buty. Albo i nie. Chwileczkę. Trzeba to dobrze wczepić. Chwileczkę. Zaraz zrobimy to porządnie. Proszę bardzo, udało się.
I teraz pewnie tutaj. Nie. A, ta bateria miała nam uaktywnić windę towarową. Ciekawe. Nie powiem, że nie, ale to już było naprawdę coś. Teraz bądź bądź czujny. Co, mamy teraz przeskoczyć to niby? Jak ja mam to zrobić? Ciekawy jestem. Nie no, magia. Po prostu magia. O, 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 proszę. Jeb, jak dostało. I zdechło. Dobrze ci tak. Dobra, nie. Kocham tą broń. Ło, kolejny. I zdechłeś, pięknie. Szybciutko. No, teraz już mi nie jesteście straszni. Szczerze mówiąc. Spodziewałem się po was więcej takich cech strachu i niepewności, ale czuję się pewniejszy z lepszym kombinezonem i tak dalej. Nie no, zarąbiste, genialne. Po prostu coś to jest. Te moce kinetyczne. No, czysta fizyka po prostu. Dobra, trzeba to będzie sobie w to strzelić. Ale wiecie co? Może już w następnym odcinku, żeby naprawdę nie przedłużać. Odcinek czuję, że już ma ponad 20 minut. Zapiszemy sobie zatem. Dobra, zaakceptujmy. Tak. Okej. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie 4. odcinka z Dead Space'a. Jeżeli wam się spodobał odcinek, nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. I myślę, że nasz Isaac przez kolejnych odcinków będzie nabywał coraz większych to zdolności, które mu już nie będą straszne w walce z mutantami kosmicznymi. Yo, siemanko.